Została podpisana umowa między polskim LNG SA a Instytutem Nafty i Gazu jako jednostką wdrażającą fundusze europejskie do energetyki na kwotę 456 milionów złotych. Jest to część z 925 milionów dotacji unijnej dla sektora gazowego wspierająca budowę terminalu LNG w Świnoujściu. Jak dotychczas w Polsce jest to największa dotacja przyznana przez Komisję Europejską w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Proszę Państwa, tak będzie wyglądał, to jest film, tak? To jest prawie real, tak będzie wyglądał nasz terminal w wersji tej pierwszej, czyli z dwoma zbiornikami, bo docelowo kiedyś tam powstanie trzeci zbiornik, to jest pod, który buduje... Tak, bym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na konferencję naukowo-techniczną pod tytułem Terminal LNG w Świnoujściu, gdzie źródła dostaw gazu. Jestem niezwykle usatysfakcjonowany, że tak ważny, a zarazem bardzo interesujący temat stał się przedmiotem dyskusji skupiających ekspertów sektora gazowego. Sądzę, że o roli i znaczeniu dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego realizowanej obecnie inwestycji budowy terminalu LNG w Świnoujściu nie trzeba nikogo przekonywać. Jeżeli chodzi o zalety LNG, to te zalety biorą się tak naprawdę z wad gazociągu, a w zasadzie z jednej wady, mianowicie takiej, że długo się buduje gazociąg. Natomiast stacje gazyfikacji, małe stacje, mogą powstawać dosyć szybko. W tej chwili nasz zespół w PNG jest w stanie zrealizować od zamówienia, od podpisania umowy, prawda, na przykład z jakimś zakładem przemysłowym, taką stację w ciągu 8 miesięcy. Ujęte będzie to w bilansie i będzie to oczywiście miało wpływ na zdolności kredytowe spółki przy kolejnych inwestycjach. Oczywiście ja wymieniam tylko kilka podstawowych, takich głównych cech charakterystycznych finansowania na zasadzie korporacyjnej. To samo zrobię przy Project Finance. Jeżeli Państwo będziecie mieli w trakcie pytania, czy zaraz po tym, bardzo proszę. Akurat na korzyść tej pierwszej metody, czyli finansowania na zasadzie korporacyjnej, jest to, że marże są niższe. Ryzyko tych, którzy dają pieniądze z zewnątrz, banków czy innych instytucji finansowych, jest niższe, dlatego te marże w przypadku corporate finance będą niższe. Natomiast jako, że ryzyko jest większe, bo nie ma zabezpieczenia na aktywach, jest zabezpieczenie na generowanych przepływach dopiero w późniejszym okresie.